Na krakowskim stole zawsze była groch z kapustą, pierogi oczywiście, karp panierowany, barszcze dwa, barszcz czerwony i barszcz właściwie biały robiony na grzybach. Karp w galarecie musi być, potem idzie zupa, potem idą pierogi różne i karp na gorąco. Jestem w ogóle fanką pierogów wszelkiej maści, od owocowych, z każdym farszem. Nieważne jaki, mogę miksować jagody z grzybami i w ogóle mi to nie przeszkadza. Wigilię mam tak naprawdę codziennie, kiedy przyjeżdżam do moich rodziców, bo bardzo się kochamy i z moją babcią również, więc świętujemy, jemy i nie musimy jakby wystawnie jakiegoś patosu odczyniać. Nie wiem, czy zdążę ze wszystkim na święta, ponieważ w grudniu jeszcze 22 gram w Lizbonie i ląduję do 23, a robię Wigilię dla 100 osób. Także jest połowa listopada, a ja już od tygodnia mam ubraną choinkę. Dla mnie największy jest prezent, żeby właśnie spędzać czas z tymi, kogo kocham, żeby był ten czas właśnie, żeby spędzić razem, bo tak jest, każdy jest zaganiony, robisz swoje rzeczy i nie ma czasu, a święta tak jest zawsze, że każdy bliżej jest.